Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Rzadko planuję tematy do tego programu, bo tak naprawdę nie ma takiej potrzeby. Życie samo podsuwa każdego dnia masę informacji, które doskonale stymulują do kolejnych programów. To wręcz niewyczerpywalne źródło, z którego nic, tylko brać garściami. Ostatnio po internecie zrobiła małą rundkę informacja o błękitnych szklanych koralikach i to wystarczy, aby odpalić nowy temat. Na Alasce dokonano niezwykle interesującego odkrycia. Archeolodzy badający szczątki dawnej osady w Brooks Ranch znaleźli kilka błękitnych szklanych koralików wielkości owocu jagody. Które sugerują, że Europejczycy dotarli do Ameryki co najmniej kilka dekad przed Kolumbem. Błękitne koraliki zostały wykonane w Wenecji. Osoba, która je nabyła, pokonała dystans ponad 16 tysięcy kilometrów, aby dotrzeć nad cieśninę Beringa, a następnie znaleźć sposób, aby ją pokonać i osiedlić się na Alasce. Znaleziono do tej pory 10 takich koralików w trzech rozmaitych miejscach Alaski. Odkrycia dokonał archeolog Michael Kunz w miejscu zwanym Punik Point. I miejsce to jest obecnie pustkowiem i tylko czasem lokalnie eskimosi zakładają tam letni obóz. Kiedyś było to prawdopodobnie miejsce wymiany handlowej, bo mieszkający tu ludzie żyli z polowań na Karibu których olbrzymie stada przemieszczają się przez ten teren dwa razy do roku. Michael Kunz napisał naukowy artykuł z jego teorią na temat tego, w jaki sposób weneckie koraliki znalazły się na Alasce. Artykuł został opublikowany w magazynie America Antiquity. I uważa on, że koraliki zostały stworzone w Wenecji na początku XV wieku i zostały zabrane karawaną podążającą, jedwabnym szlakiem na wschód do Chin, a może nawet na dzisiejszy rosyjski Daleki Wschód. Następnie mogły zostać zabrane skórzanym kajakiem do Nowego Świata, na Alaskę. Cieśnina Beringa liczy sobie 82 km szerokości i jest to do pokonania na małej łodzi czy kajaku. Największym punktem handlowym na Alasce było miejsce zwane Shashalik, skąd koraliki pojechały do Brooks Ranch na północy Alaski. I takie jest bezpieczne tłumaczenie, w jaki sposób, zresztą bardzo skomplikowany, weneckie koraliki znalazły się na Alasce. Tymczasem mogły tam trafić bezpośrednio z Wenecji. Tak, bracia Niccolo i Antonio Zeno, Wenecjanie, mieli odbyć swoją pierwszą wyprawę do Ameryki w 1380 roku, a więc ponad 100 lat wcześniej niż Kolumb. Rodzina Zeno ma w swojej tradycji silne kontakty z Templariuszami. Panuje opinia, że templariusze wiedzieli o istnieniu lądu po drugiej stronie Atlantyku i nie ma w tym nic dziwnego, bo wielu z nich było skandynawami i mogli mieć pełną wiedzę o szlakach żeglugowych wikingów do Ameryki. Do Ameryki bez przeszkód docierali rybacy z Bretanii, z Baskonii, z Królestwa Nawary i Portugalii. Portugalia z kolei jest krajem stworzonym przez templariuszy. Portugalski książę Henryk Żeglarz był templariuszem i templariusze mieli wiedzę z pierwszej ręki o lądzie po drugiej stronie oceanu. Kiedy francuski odkrywca Jacques Cartier odkrył dla świata Wyspę Saint-Pierre na południe od Nowej Fundlandii, ku swojemu zaskoczeniu zobaczył, że stoi tam cała flotyla statków rybackich z Bretanii i z Francji. Nazwał Wyspę Saint-Pierre, bo tak na nią mówili francuscy rybacy. Znali ją od pokoleń. Wielu wysoko postawionych templariuszy po rozwiązaniu zakonu wstąpiło na służbę u weneckiego doży. Templariusze przez kilkaset lat współpracowali z Wenecją w organizowaniu krucjat. Nikt w tamtych czasach nie był w stanie wykonać takiej ilości okrętów, potrzebnych do przewożenia ludzi do Ziemi Świętej, niż Wenecja. Przynosiło to Wenecji astronomiczne zyski, ale i tak nie zaspokajało to ich chciwości i ambicji. To oni wespół z templariuszami, których w dokumentach z tamtych czasów nazywa się francuskimi rycerzami, organizują jedno z największych oszustw średniowiecza. Na wezwanie papieża Innocentego III organizowana jest czwarta krucjata, do której dochodzi w latach 1202-204. Celem krucjaty ma być Egipt. Flotę krzyżowców buduje Wenecja. Papież nie ma wyjścia, bo konkurencyjne dla Wenecji państwa miasta Pisa i Genua prowadzą ze sobą wojnę. Francuscy rycerze, w domyśle templariusze, negocjują z weneckim dożą Enrico Dandolo warunki stworzenia tej krucjaty. I okręty zostają zbudowane, armia krzyżowców wystawiona. I na jej czele staje leciwy, ponad 90-letni, na dodatek niewidomy Doża. I tu następuje gigantyczny finansowy przekręt. Doża prowadzi krzyżowców zamiast do muzułmańskiego Egiptu, do chrześcijańskiego Konstantynopola. I jakby tego było mało, krzyżowcy atakują i zdobywają miasto. Splądrowane są jego bogactwa, a także pieczołowicie zbierana biblioteka. Porównywana do aleksandryjskiej. Konstantynopol nigdy już ekonomicznie nie podnosi się z tej klęski. Zarządcą Konstantynopola, czyli podestą, zostaje w 1205 roku Wenecjanin Marin Zeno i jest to rodzina bardzo ważna. Wisienką na torcie jest to, że sułtan Egiptu również zapłacił Wenecjanom za to, że nie zawieźli krzyżowców nad Nil. Prawdziwy finansowy i polityczny majstersztyk. Oprócz bogactw, szukano czegoś jeszcze, i wygląda na to, że to coś znaleziono. Tym czymś były zapewne mapy i dokumenty opisujące ląd po drugiej stronie Atlantyku. Można się domyślać, że szukano tam dokumentów potwierdzających podróże Rzymian do Nowego Świata. Rzymskie statki, swoją wielkością, przewyższały statek kolumba Santa Maria. Uczestnictwo w tej akcji, proszę Państwa, odkrywa prawdziwą naturę organizacji, zwanej templariuszami. Jak zapewne każdy wie, zakon został powołany do tego, aby chronić pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. Tymczasem pierwsi templariusze, którzy przybywają do Jerozolimy, przez następne dziewięć lat wcale nie chronią pielgrzymów czy reliktów chrześcijaństwa. Templariusze przez te lata szukają czegoś na wzgórzu świątynnym. Kopią w ruinach świątyni Heroda i coś znajdują. Można odnieść wrażenie, że Templariusze wiedzieli o tym wszystkim, zanim ruszyli w drogę z Francji do Palestyny. Dziewięć lat później zakon nieoczekiwanie staje się bardzo bogaty, bo prawdopodobnie odnaleziono skarbiec świątyni w Jerozolimie, która w czasach Heroda służyła jako bank. Ale znaleziono coś jeszcze. Coś, co dało templariuszom unikalną wiedzę. To właśnie wtedy zupełnie nieoczekiwanie powstają przepiękne, zaprojektowane i zbudowane przez templariuszy katedry, które, gdy im się dokładniej przyjrzeć, są maszynami wykorzystującymi nieznaną nam do dzisiaj technologię. Naturalnym wrogiem Wenecji była Genua. A kto był Genuańczykiem? Krzysztof Kolumb, późniejszy agent hiszpańskiej Pary Królewskiej Ferdynanda i Izabeli. Genuańscy bankierzy w tajemnicy finansowali poparcie dla Kolumba u hiszpańskiej Pary Królewskiej. Genua również prowadziła wspólne interesy z innym zakonem, rywalem templariuszy z zakonem szpitalników. W 1381 roku potężna flota Genui kompletnie blokuje wyjście z weneckiej laguny, morząc miasto głodem. Kiedy wydawało się, że Wenecja padnie, nagle pojawiła się wenecka armada, dowodzona przez admirała Carlo Zeno, który gromi Genueńczyków, topiąc większość ich okrętów. W nagrodę admirał Zeno dostaje pozwolenie na wzniesieniu na dachu swojego pałacu Dwóch piramid. I zastanawiające jest to, skąd w Wenecji pojawia się symbolika egipska. Tymczasem współpraca pomiędzy templariuszami a wenecjanami trwa w najlepsze. Kiedy zakon został rozwiązany, i ku zdumieniu króla Filipa, skarbiec paryskiej kwatery głównej templariuszy okazuje się być kompletnie pusty, nikt nie wie, co się stało z gigantycznym skarbem templariuszy. Do dziś panuje wiele spekulacji na ten temat. Przez setki lat wielu ludzi szukało tego skarbu. Szuka się go do dziś i rozpala on umysły wielu ludzi. I mam tu chyba smutną informację dla poszukiwaczy tego skarbu. Nie odnajdą go, bo skarb Templariuszy nigdy nie zaginął. Historycy widzą w Templariuszach i ich organizacji pierwszy nowoczesny system bankowy średniowiecznej Europy. Gdy tymczasem palmę pierwszeństwa powinna tu mieć Wenecja. Wenecja miała ogromne doświadczenie, tak w przerzucaniu kapitału, jak i w jego księgowaniu. Bez weneckiej pomocy w bankowości, w dyskretnym systemie transferu gotówki, w zapisie księgowym, wreszcie w bezpiecznym przechowywaniu kolosalnej fortuny, Templariusze potrzebowaliby długich lat i wielu błędów, aby wypracować skutecznie działający system. A tymczasem wszystko działało bez zarzutu, bo maczali w tym swoje lepkie palce Wenecjanie! Kiedy ostatni wielki mistrz templariuszy, Jakub Demolaj wraz z sześćdziesięcioma rycerzami jedzie do Paryża, jak się okazało po swoją śmierć, wiezie ze sobą potężną gotówkę, 150 tysięcy złotych dukatów. I jest to waluta wenecka. I jest to także kolejny sygnał silnych związków pomiędzy ubogimi rycerzami świątyni Salomona a wyznawcami Mamony. Dlatego uważam, że cały ogromny skarb Templariuszy od samego początku fizycznie zdeponowany był w skarbcach weneckich. Wenecja, będąc tylko państwem miastem, stworzyła w lagunie na Adriatyku twierdzę nie do zdobycia. Która poddała się dopiero pod koniec XVIII wieku żołnierzom Napoleona. Fortuna Templariuszy, wprowadzona w obieg przez Wenecję, nie tylko przynosiła gigantyczne zyski, ale zmieniała politycznie Europę. Dlatego Templariusze sami zdali sobie sprawę, że struktura organizacji rycerzy mnichów walczących za religię zaczyna im ciążyć. I dlatego uważam też, że upadek zakonu jest upadkiem kontrolowanym, jest atakiem pod fałszywą flagą po to, aby pozbyć się instytucji, która już spełniła swoją rolę. W 1310 roku powstaje w Wenecji Rada Dziesięciu, drapieżna organizacja i pierwsza nowoczesna agencja wywiadowcza, która z ukrycia rozgrywa przez setki lat ówczesną geopolitykę. Jej wpływy obejmują nie tylko całą Europę, ale sięgają nawet na mongolskie stepy. Mimo, że jest to organizacja wenecka, zamknięta i tajna, zaprasza się do niej byłych już templariuszy. I zapewne nie dlatego, że są waleczni i uzdolnieni, ale przede wszystkim dlatego, że mają do tego prawo, bo ich ogromna fortuna jest zdeponowana w weneckim skarbcu. Przez co w naturalny sposób stają się częścią Rady Nadzorczej pierwszej globalnej korporacji. W Radzie Dziesięciu zasiada także Niccolo Zeno, i wszystko wskazuje na to, że on sam jest także Templariuszem. Rada Dziesięciu, jak sama nazwa wskazuje, to dziesięciu ludzi, do których dyspozycji była stworzona przez nich armia szpiegów, policji, agentów i cała reszta obsługi. Co oznacza wchłonięcie większej części ludzi, związanych z zakonem templariuszy. Rada odpowiadała tylko przed Dożą i jego sześcioma doradcami. Oznacza to, że tych siedemnastu ludzi mieszało życiem całego ówczesnego świata. A błękitne, szklane koraliki trafiły z Wenecji nawet na Alaskę. Najbardziej logiczną drogą, jaką koraliki mogły trafić na Alaskę, jest droga chińska. Pan naukowiec wolał jednak wybrać kajak i cieśninę Beringa, niż narazić się akademii i uznać, że koraliki trafiły na Alaskę na chińskiej dżonce. Dziś nie ma wątpliwości, że Chiny w czasach, gdy w Europie trwało jeszcze późne średniowiecze, regularnie odbywali rejsy do Ameryki, pokonując Pacyfik. O takich podróżach wiemy choćby od Marco Polo, który uczestniczył w jednym z takich rejsów. A kim był Marco Polo? Był Wenecjaninem. Kiedy wracał z Chin do Europy, został na jakiś czas uwieziony przez Genueńczyków. Człowiekiem, który dbał o Marco Polo, gdy ten gnił w genueńskim więzieniu, był templariusz Rustichello da Pisa. Kiedy Marco Polo kończy redakcję słynnych zapisków ze swojej 24-letniej misji, pierwszą osobą, której je przekazuje, jest wielki mistrz templariuszy, Tibode de Sepois. Marco Polo mógł mieć także dostęp do tajemnic Biblioteki Konstantynopola, bo właśnie tam mieszkał jego ojciec Niccolo i wujek Mafeo. Tak więc, zanim Amerykę dla świata odkrył genueńczyk Kolumb, było tam już wcześniej czterech wenecjan: Marco Polo w 1270 roku, Niccolo i Antonio Zeno w 1380. I Nicolaus Conti w 1444. Wiadomo dziś, że po rozwiązaniu zakonu duża grupa templariuszy przenosi się do Szkocji, gdzie zostaje objęta opieką rodziny Sinclair. Sinclairowie są odłamem francuskiej langwedowskiej rodziny Sinclair, której członkowie przez pokolenia byli templariuszami. W Szkocji pojawiają się bracia Zeno, by następnie razem z księciem Henry Sinclairem i innymi templariuszami wspólnie pożeglować do Ameryki i nie żeglowano w ciemno. W 1574 roku w Wenecji opublikowano zapiski z podróży braci Zeno. W wydaniu patronował wenecki sekretarz stanu Ramusio i można być pewnym, że nie pozwolił on na druk niczego, co odkrywałoby tajemnicę Wenecji. Można też przypuszczać, że historia ta zawiera także błędne informacje, które miały zmylić konkurentów Wenecji. I na koniec można jeszcze z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że oryginały spisywane przez braci Zeno nietknięte i w niczym nie zmienione leżą gdzieś w zaciszu jakiegoś sejfu. Interesujące jest to, że w czasie, kiedy wydano wspomnienia braci Zeno, papież podzielił już nowy świat pomiędzy europejskie potęgi. I nie ma wśród nich Wenecji. Nie ma, bo Wenecja, przewidując rozwój wypadków, już zaczęła transplantację swojej potęgi z laguny na Adriatyku do najważniejszych miejsc i rodzin rządzących Europą. Tak więc dla Wenecji jej ostatecznym korporacyjnym przedstawicielem stała się Anglia, a dla Genui i Florencji Hiszpania. Na koniec pozostaje jeszcze pytanie. Po co wenecjanie, templariusze i Chińczycy zadawali sobie tyle trudu, aby dotrzeć na Alaskę? Co kupowali, płacąc za to także błękitnymi weneckimi koralikami? Oczywiście mogły to być skóry, czy wielorybi tłuszcz, albo złoto. Alaska posiada jedne z najbogatszych złóż złota na świecie. Wenecjanie zdominowali ówczesną ekonomię, nieustannie manipulując cenami srebra i złota. Tymi manipulacjami zniszczyli ekonomię Bizancjum, by później podstępnie zdobyć miasto i wywieźć z niego jego wiedzę i bogactwo. Aby tego dokonać, musieli mieć swoje ukryte źródła dużych ilości kruszcu. Podejrzewa się, że wiele weneckiego złota i srebra pochodzi z zaoceanu. I Wenecja była żywotnie zainteresowana tym, aby Amerykę odkryto jak najpóźniej. Ale, proszę państwa, było coś jeszcze. Szukano informacji. Wszyscy ci odkrywcy szukali czegoś ważnego, czegoś, co podejrzewali, że znajduje się w nowym świecie. I właśnie śladem tego jest kilka nadal intensywnie pięknych koralików z błękitnego weneckiego szkła. Marco Polo, którego można nazwać ukrytym templariuszem, opisał wyspę Cipangu którą dziś identyfikuje się jako Japonię, ale to nie jest Japonia. Cipangu zamieszkują ludzie o jasnej cerze, cywilizowani, ale bezbożni i posiadający do tego ogromne ilości złota. I z pewnością nie miał on na myśli Japonii, a kontynent amerykański. I wreszcie na koniec mamy tu zdumiewającą mapę tureckiego admirała Piri Reysa, na której znajduje się dokładny zarys lądu Ameryki Południowej, a nawet Antarktydy, w czasach, gdy teoretycznie nikt o tym nie wiedział. Ale admirał miał więcej niż mapę. Miał przez siebie spisaną książkę pod tytułem Kitab i Bachrie, czyli Legendy Morskie. W książce znajduje się taki fragment cytuję: Nazywają ten kraj Antylią. Posłuchajcie, to opowiem Wam o tym. Pozwólcie mi wytłumaczyć, w jaki sposób ta Ziemia została odkryta. W Genui mieszkał astronom, który nazywał się Kolon. Wpadła mu w ręce rzadka księga, napisana jeszcze w czasach Aleksandra. Cała wiedza o nawigacji była zebrana i zapisana w tej księdze. Kolon znalazł ją i przeczytał, następnie zaniósł ją hiszpańskiemu królowi. Kiedy wytłumaczył królowi jej znaczenie, król dał mu statki. Przyjaciele, dzięki tej księdze kolon pożeglował na Antylię. Zaczął badać te krainy, przez to stały się dobrze znane. Koniec cytatu. I sugeruje to proszę państwa, że Piri Reis wiedział, że Kolumb korzystał z jakiegoś źródła ukrytej wiedzy, a jego podróż po to, aby znaleźć krótszą drogę pokorzenie, była tylko pretekstem. Księga musiała pochodzić z biblioteki w Konstantynopolu, gdzie tak Wenecjanie, jak i Genueńczycy mieli swoją dzielnicę. W innym fragmencie Legend Morskich Piri Reis pisze dalej tak: Cytuję: Te lądy, zwane są wybrzeżem Antilii, zostały odkryte w roku 890 ery muzułmańskiej i w kalendarzu powszechnym jest to rok 1485. I uznaje się, że genueńczyk zwany Kolombo i tu proszę zwrócić uwagę, że Piri Reis sugeruje, że jest to pseudonim był pierwszym, który odkrył to terytorium. Mówi się, że w jego ręce trafiła księga, która na swoim końcu opisywała zachodnie morza po zachodniej stronie gdzie znajduje się wybrzeże i wyspy, i innego rodzaju metale, i szlachetne kamienie. Kolombo był także wielkim astronomem. Wybrzeże i wyspy z tej mapy, czyli słynnej mapy Piryreisa, są wzięte z mapy Kolombo. Nikt w dzisiejszych czasach nie posiada podobnej mapy stworzonej i narysowanej przez skromnego niżej podpisanego. Ta mapa jest efektem porównań i dedukcji z 20 innych map świata, wśród których najstarsza datowana jest na czasy Aleksandra Wielkiego i obejmuje cały świat. Jest to mapa, którą Arabowie nazywają kaferije. Najnowsza z map została stworzona przez Kolombo i pokazuje zachodnią półkulę. Koniec cytatu. I to sugeruje proszę państwa, że w Konstantynopolu działała w tajemnicy jakaś tradycja kartograficzna, która nie tylko zbierała mapy, ale tworzyła nowe, które przechowywano w cesarskim archiwum. I być może było to głównym powodem stworzenia Czwartej Krucjaty i ataku na Konstantynopol. Piri Reis pisze także, że kolumn dopłynął do Nowego Świata w 1485 roku, a nie w 1492. Skąd o tym wiedział? W 1486 roku młody Piri Reis przebywał w Hiszpanii, niedaleko franciszkańskiego klasztoru La Rabida który należał kiedyś do Templariuszy. W tym samym czasie w klasztorze przebywał także Kolumb, który wrócił z morskiej wyprawy w nieznanym kierunku. Klasztor ten jest o tyle ważny, że słynny franciszkanin z tego właśnie konwentu, Ramon Lul, prowadził tam szkołę kartograficzną, w której sąsiedztwie znajdowała się żydowska szkoła kartograficzna Abrahama Kreskes. Z której usług korzystał portugalski templariusz i późniejszy władca tego kraju Henryk Żeglarz. Kim w takim razie był kolumb? Czy reprezentował on konkurencyjny dla templariuszy zakon szpitalników? I skąd jego powiązania z Genułą? Z pewnością nie był on zwykłym kapitanem statków, ale to już temat na osobny program. Dlatego nie ulega dziś wątpliwości, że wiedza o istnieniu kontynentu po drugiej stronie Atlantyku istniała od dawna, a ogłoszenie jego odkrycia przez Kolumba było częścią potężnej gry politycznej pomiędzy możnymi tego świata, gdzie organizacje takie jak zakony rycerskie, widząc, że ich czas powoli mija. Zainwestowały swoją militarną potęgę, wiedzę oraz ogromną fortunę w domy bankierskie Genui, Florencji i Wenecji, które z kolei przejęły władzę nad europejskimi królestwami leżącymi nad Atlantykiem jest to Anglia i Hiszpania. Przejęły tę władzę po to, aby realizować projekt cywilizacji atlantyckiej. Czyli przejęcia ziemi i bogactwa tego, co znajdą po drugiej stronie oceanu. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia już wkrótce. W magazynie audiowizualnym Polaraxa mówił Miekina.